Cześć, tu Justyna i dziś zapraszam Was na filmik o trzech przydatnych aplikacjach na telefon. Pierwsza aplikacja, o której chcę Wam powiedzieć, to aplikacja Zdrowe Zakupy. Już Wam kiedyś o niej opowiadałam, natomiast postanowiłam, że przyjrzę się z Wami jej troszkę bliżej, bo uważam, że warto. Jest to aplikacja, która jest prosta w swoim działaniu i ma nam ułatwiać dokonywanie wyborów konsumenckich, zwłaszcza jeżeli zależy nam na tym, żeby kupować rzeczy dobre składowo, a na przykład nie znamy się na czytaniu etykiet, nie orientujemy się w tym wszystkim, nie wiemy, które na przykład dodatki i tak dalej są dla nas dobre, a które niedobre. Więc można sobie tutaj w tej aplikacji to sprawdzić. I w tym celu właśnie wystarczy wcisnąć przycisk o nazwie skanuj kod, nakierować kod produktu w tą ramkę i już po chwili wyświetla nam się ocena tego produktu. Jest to skala 100 punktowa. No i wiadomo, im bliżej 100, tym lepiej. Jak widzicie, ja tutaj Wam pokazuję produkty, które mają zarówno bardzo dobry skład, świetny wręcz. Są też produkty, które mają dobry skład, ale są też takie, które wypadałoby unikać. Jak widzicie, już sam kolor mówi nam, czy dana rzecz jest ok, czy nie do końca. Ponieważ na zielono świecą się produkty wspaniałe i dobre, na żółto takie, które jeszcze wiecie, no mogą być, a na czerwono te, których powinniśmy unikać właśnie. No i oczywiście te, które są na czerwono, to są takie produkty typowo rekreacyjne, których nie powinniśmy zbyt często spożywać. W aplikacji oprócz po prostu zeskanowania sobie tych produktów, można również sprawdzić lepszą, zdrowszą alternatywę dla danego produktu. Można przeczytać sobie też takie ciekawostki dnia, można porównać, że tak powiem, produkty z tej samej kategorii, ponieważ często w tej aplikacji właśnie pojawiają się takie porównania, rankingi, czy to rankingi na przykład, nie wiem, keczupów, majonezów, parówek, kabanosów itd., itd. W aplikacji pojawiają się też informacje o na przykład wycofanych produktach i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bo wiecie, nie musimy śledzić na bieżąco jakichś informacji i tak dalej, a wszystko się znajduje w tej aplikacji. Można tutaj też przeczytać ciekawe artykuły, można przeczytać właśnie jakieś głębsze sprawdzanie danego produktu, jakieś właśnie też ciekawostki na temat danych produktów. I wiecie co? Ja naprawdę lubię tę aplikację, ponieważ właśnie jest prosta w działaniu, szybko można sprawdzić, nie trzeba się znać na tych wszystkich dodatkach i tak dalej, żeby wiedzieć, czy dany produkt ma dobry skład, czy nie do końca. Działa to wszystko sprawnie. Ta baza tych produktów jest dość szeroka. Wiadomo, czasami zdarzają się produkty, których jeszcze nie ma w bazie, natomiast jest to co pewien czas aktualizowane. Możemy sami trochę współtworzyć, ponieważ kiedy znajdziemy taki nowy produkt, to możemy wysłać tak jakby zdjęcie danego produktu, tej tabeli wartości odżywczych i składu i później jakieś mądre głowy tam to wszystko analizują, oceniają dany produkt i przy następnych zakupach być może okaże się, że już ten produkt został dodany, że już on jest oceniony. Naprawdę wydaje mi się, że warto mieć taką aplikację, która ułatwia robienie zakupów, bo powiem Wam szczerze, że już kilkukrotnie ta aplikacja, że tak powiem, sprawiła, że zaprzestałam chęci kupienia i spożycia czegoś. Po prostu. Bo świeciło się na czerwono, było blisko zera. Oczywiście decyzja i tak należy do nas. I nie oszukuję, bo czasem się zdarza, że kupię coś, co jest na czerwono, ale staram się tego unikać. No dobrze. Druga z przydatnych aplikacji, jakie chciałam Wam dzisiaj pokazać, to aplikacja Blix i jest to taka aplikacja, w której znajdują się gazetki z różnych sklepów. Wszystkie są w jednym miejscu, można stworzyć sobie listę swoich ulubionych sklepów. Ja tam właśnie sobie tych kilka sklepów dodałam. No i teraz na bieżąco pojawiają się tam nowe gazetki, właśnie takie, których jeszcze nie widziałam, są oznaczone jako nowość i właśnie można sobie tam wszystko przejrzeć, zobaczyć. Pojawiają się te gazetki w miarę na bieżąco,
więc nie trzeba sprawdzać i wchodzić na stronę każdego z konkretnych sklepów. Wystarczy mieć tą aplikację, żeby móc sobie przejrzeć właśnie wszystkie te gazetki. I myślę, że to jest takie ułatwiające, ponieważ no wiecie, no nie tracimy czasu na zbędne poszukiwania, na wchodzenie na 500 stron i tak dalej, i tak dalej. Można w tej aplikacji wpisać również nazwę produktu, powiedzmy, nie wiem, orzechy nerkowca i sprawdzić sobie, w której z tych gazetek na przykład jest dana rzecz na promocji. Także myślę, że to jest naprawdę przydatne. Samo przeglądanie gazetek też jest bardzo łatwe, proste, nie zacina się, te strony się szybko ładują, nie trzeba czekać na odświeżenie tej strony i tak dalej, więc myślę, że to jest naprawdę fajny sposób na przeglądanie gazetek. Nie trzeba też pamiętać, że o, w piątki to wychodzą gazetki z tego, a w środy to z tego i tak dalej, bo te gazetki się automatycznie tam dodają i właśnie jak jeszcze czegoś nie otwieraliśmy, to jest napis ten nowość. I jak widzicie, ta lista tych sklepów jest dość długa. Myślę, że każdy tam znajdzie ten sklep, do którego najczęściej chodzi, żeby, wiecie, móc być na bieżąco. Ja mam dodanych kilka, głównie takich sklepów spożywczych, ponieważ, wiecie, no te mi są tak jakby najbardziej przydatne, więc ja uważam, że to jest wielka oszczędność czasu i możemy dzięki temu również zaoszczędzić nasze pieniądze, ponieważ wiecie, jak sobie porównamy produkty w kilku sklepach, to wiemy, gdzie możemy zrobić dane zakupy najtaniej. Także uważam, że po prostu warto czasami z tego skorzystać. I ostatnia, trzecia już aplikacja na dziś to aplikacja o nazwie JustPlay. Jest to aplikacja, która pozwala zdobywać nam drobne kwoty pieniędzy poprzez granie w różne gry. I jak widzicie, tutaj lista tych gier jest dość długa, też można wybrać coś dla siebie. Wiadomo, zazwyczaj nie mamy całego dnia, żeby w to grać. Natomiast ja często, kiedy jestem w jakiejś kolejce, czekam do lekarza, czy tam do fryzjera, czy no nie wiem, po prostu w kolejce, w sklepie, wiecie. Wtedy w takich sytuacjach, jak mi się nudzi, to sięgam sobie po którąś z tych gier, które sobie zainstalowałam i jakieś tam kwoty drobne zdobywam. Oczywiście to nie są kwoty, wiecie, rzędu setek, tak? Ponieważ w tej aplikacji co 3 godziny czas i punkty nasze się resetują, więc jeżeli zdobędziemy wymaganą ilość punktów, to wtedy zarobimy tam te kilka czy kilkanaście groszy. I tak, to nie są ogromne kwoty, ale jak możecie tutaj zobaczyć, ja na chwilę obecną mam do wypłacenia ponad 3 zł, tam 3,69, nie wypłacam tego jeszcze na razie, ale już w ogólnym rozrachunku mam tą kwotę rzędu 80 kilka złotych, ponieważ gram już sobie od pewnego czasu. No i oczywiście na tych samych grach nie byłoby to możliwe, dlatego też czasami tam obejrzę jakąś reklamę, czy też gram w takie gry, które są ofertami specjalnymi, które są po prostu lepiej płatne i polegają na tym na przykład, żeby zainstalować grę, pograć w nią, dojść do jakiegoś tam 5-20 poziomu. Tak jak na przykład teraz gram w taką grę Bingo i jest tam 7 możliwych poziomów do osiągnięcia, tak jakby, i każdy po osiągnięciu każdego z tych poziomów jest premiowany właśnie. I tam za pierwsze było chyba 20 groszy, za kolejne było 50 groszy. Podejrzewam, że kolejne będzie złotówka czy tam 2 złote. I w ten sposób można właśnie sobie podnieść tą kwotę, którą się zarabia. Oczywiście w ramach tych ofert specjalnych możemy wykonywać jedną ofertę specjalną jednocześnie, czyli mamy na przykład 30 dni na osiągnięcie tam kolejnego poziomu w danej grze. Po tym czasie to się właśnie resetuje, można grę usunąć, jeżeli Wam się nie do końca podoba i po prostu zwolnić sobie miejsce na telefonie. Tutaj też chodzi o to, że płacą tak jakby za nowe gry,
ponieważ gry, które już kiedyś graliśmy, które już kiedyś mieliśmy na telefonie, no niestety nie będą premiowane. Ja Wam pokażę przykładowo jedną grę, w którą gram, żeby właśnie te punkty sobie zdobywać. I nie jest ona szczególnie wymagająca, właśnie taka na zabicie czasu, kiedy stoimy, nudzimy się i możemy poświęcić tą chwilkę właśnie na zagranie sobie w taką niewymagającą grę. Jak to jest możliwe, że się zarabia na tych graniu w gry? Ponieważ od czasu do czasu w każdej z gier pojawiają się po prostu reklamy. Standard, standard. Myślę, że jest to fajna opcja dla osób, które i tak sobie grają w gry, a przy okazji mogą po prostu zarobić. I wiecie, tak jak ja już sobie zebrałam te 80 tam parę złotych, to już jest kwota, którą można na coś przeznaczyć. Ja ją przelewam zawsze te wygrane na konto na PayPalu, ponieważ wiecie, jest to taka też przydatna stronka i myślę, że za jakiś czas, kiedy tam zbiorę odpowiednią ilość funduszy, to po prostu za to sobie coś kupię. Każda z tych aplikacji jest inna, każda z tych aplikacji moim zdaniem jest przydatna. No dobrze, to już były wszystkie aplikacje, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Dajcie znać, czy o nich słyszeliście, czy używacie, używaliście, a może nie macie w ogóle do tego głowy, w ogóle może Was to nie interesuje. A może zupełnie odwrotnie, może macie jakieś inne aplikacje, które mogłyby zainteresować mnie. Chętnie o tym poczytam w komentarzach, dajcie mi koniecznie znać. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik o zupełnie odmiennej tematyce niż zawsze Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału i widzimy się już niedługo. Pa!